Polska reprezentacja wciąż dopiero czeka na pierwszy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Już wiadomo, że na olimpijskim podium nie stanie Magdalenet. Przygoda poznańskiej tenisistki na Igrzyskach zakończyła się dziś w zaledwie kilka godzin. Najpierw Linet przegrała w pierwszej rundzie turnieju singlistek. To nie było zaskoczenie, bo jej rywalką była jedna z faworytek turnieju białorusinka Arina Sabalenka, rozstawiona w olimpijskiej rywalizacji z numerem trzecim. Mecz trwał zaledwie nieco ponad godzinę. Polka tylko na początku dorównywała rywalce, ale szybko zaczęła przegrywać gemy przy własnym podaniu i ostatecznie przegrała gładko 2-6-1-6. Kilka godzin później Magdalinet pożegnała się również z turniejem Debla, gdzie w parze z Alicją Rosolską okazały się gorsze od Amerykanek Bethany Matek-Sanz i Jessiki Piguli. To ogólnie nie był udany dzień na igrzyskach dla poznańskich sportowców. Florecistka Martyna Jelińska co prawda przeszła pierwszą rundę, ale w drugiej trafiła na mistrzynię świata i obrończynię olimpijskiego tytułu, Rosjankę Inę Dierigłazową. Zawodniczka AZSA w WF Poznań po walce przegrała 8 do 15 i tym samym odpadła z rywalizacji. Jej rywalka zaś dotarła ponownie do finału i zdobyła srebrny medal. Niepocieszony może być też Kacper Majchszak. Pływak warty Poznań i jego koledzy z polskiej sztafety 4 razy 100 metrów stylem dowolnym zajęli w swojej serii eliminacyjnej szóste miejsce i choć poprawili rekord Polski, to nie zdołali awansować do olimpijskiego finału. Majchrzak wystąpi jeszcze w Tokio w kolejnej sztafecie. 4 razy 200 metrów również stylem dowolnym.